Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na tej konferencji. Poprosiłem o to, żeby się z Państwem też spotkać, bo w mediach w ostatnim okresie czasu bardzo mocno żyje sprawa ulicy Bukowej, inwestycji na ulicy Bukowej. Ale myślę, że to nie jest jedyny temat związany z zabudową deweloperską, z zabudową budownictwa wielorodzinnego na terenie miasta, bo te tematy się pojawiają w różnych miejscach w naszej miejscowości i myślę, że równie są takimi gorącymi tematami, tematami, z którymi nam bardzo ciężko też poniekąd sobie poradzić, ze względu na pewne uwarunkowania, o których chcę dzisiaj też powiedzieć. Nie wiem, na ile dzisiaj też prowadzić to moje wystąpienie w kontekście bardzo szczegółowego wystąpienia i tak, żeby Państwu pokazać cały aspekt i krok po kroku i z czym my mamy jako samorząd problem, a z czym, na co mamy większy wpływ i tu na styku różnych instytucji, jak współpraca wygląda i jak się układa. Ale spróbuję to zrobić w miarę ogólnikowo, natomiast też liczę na to, że jeżeli Państwo będziecie chcieli na ten temat porozmawiać, bo wiem, że Państwo też śledziliście bardzo mocno również kwestie związane z sesją Rady Miasta. Tam starałem się bardzo szczegółowo te tematy omówić. Wiem, że też Państwo śledziliście różnego rodzaju wypowiedzi. Z niektórymi z Państwa miałem okazję już rozmawiać, wywiady prowadzić w tym temacie. Więc też szczegółowo na ten temat omawialiśmy te tematy, natomiast jeżeli oczywiście będzie ochota, żeby zagłębić się głębiej w te tematy, to oczywiście spróbujemy, natomiast jeżeli bezpośrednio nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa pytanie, to oczywiście ustosunkujemy się do niego na piśmie. Powiem tak dzisiaj dygresyjnie, dosłownie 10 minut temu zadzwonił do mnie burmistrz Szczyrku i mówił: panie burmistrzu, chyba się trzeba będzie spotkać, bo widzę, że pana również tak rozrabiają jak mnie i jestem w tej samej sytuacji. I powiem szczerze, mam serdecznie już tego dosyć jako pierwszego wroga społeczeństwa i tego, który chce zrobić przede wszystkim źle mieszkańcom i tego, który nic nie robi, żeby przeciwdziałać w pewnym momencie temu, co się dzieje. I powiem otwarcie, że z jednej strony trochę mnie podbudował, że to nie dotyczy tylko mnie, ale z drugiej strony wiem, że marne to pocieszenie, bo temat i te problemy są bardzo, bardzo ważne i powinniśmy po prostu spróbować podejść do tematu, który jest możliwy do rozwiązania na wielu płaszczyznach i to jest najtrudniejsze w tym wszystkim, ale to może krok po kroku. Drodzy Państwo, dzisiaj spotykamy się w głównej mierze, ale też chciałbym nie spłaszczać tego wątku tylko do inwestycji na Bukowej i tylko Bukowej, ze względu na to, że to się dzieje i takie inwestycje dzieją się w wielu miejscach Wisły. I takie inwestycje są już planowane również w wielu miejscach Wisły, tak jak słyszeliśmy również i w Szczyrku i w innych miejscowościach, co tak szczerze mówiąc też daje różny dyskomfort w momencie podejmowania różnych decyzji. Ulica Bukowa, i tutaj tak się bezpośrednio odniosę, w jakimś zakresie została zaplanowana pod względem urbanistycznym już w roku 1984, jeszcze wcześniej też, ale plany i wypisy, wyrysy z planów pojawiają się w roku 1984 i w roku 1993. Wtedy już ten obszar został przeznaczony pod zabudowę pensjonatową, domów czasowych, usług zdrowia. Już wtedy zapisy planów były bardzo enigmatyczne i nie były mocno uszczegółowione, a więc nie było też zapisów dotyczących wysokości zabudowy, nie było również zapisów dotyczących zintensyfikowania zabudowy, a więc zachowania terenów zielonych, terenów utwardzonych i też możliwości zurbanizowania, czyli zabudowy tych terenów. Też przypomnę, że tereny Bukowej należały w głównej mierze początkowo do rodowitych Wiślan. Ci Wiślanie zostali w jakiś sposób nie wysiedleni, tylko pozbyli się tych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, a więc zostały im te nieruchomości wywłaszczeni, zostali, tego słowa mi brakło, na rzecz Skarbu Państwa. Ci właściciele tych nieruchomości w późniejszych okresach czasu o te nieruchomości musieli walczyć, również je wykupywać po to, aby móc z nimi coś być może później zrobić.
zapadały w różnych okresach czasu różne decyzje. Jedni sprzedawali nieruchomości wcześniej, drudzy troszeczkę później. I też są też tacy Wiślanie, którzy właśnie realizując na przykład jeden z etapów, są współudziałowcami, czyli też byli właścicielami tych nieruchomości. Temat bardzo trudny, ale na temat tego wątku nie chcę się wypowiadać szerzej w tej chwili. Jak będą pytania, to do nich się ustosunkuję. W 2006 bodajże roku był opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego, w którym to Rada Miasta, sam w niej brałem udział, byłem uczestnikiem i byłem przewodniczącym Rady Miasta wtedy, próbę określenia mierzenia wysokości, podjęto wtedy próbę mierzenia wysokości w planie zagospodarowania przestrzennego, mówiący od najniższego wejścia i tamte zapisy w planie były, po jednym z odwołań i w wytoczeniu postępowania administracyjnego w zakresie ważności planu niezgodności z zapisami ogólnymi, ustawowymi, rozporządzenia ministerstwa. Po dłuższym postępowaniu sądowym została zawarta ugoda w sądzie przez ówczesnego burmistrza, na podstawie której gmina zobowiązała się do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby te zapisy były spójne w stosunku do rozporządzeń i ustawy. W związku z tym po roku 2006 była konieczność opracowania na nowo planu i taki plan został uchwalony w 2014 roku. W 2006 te inwestycje również zostały, czy te tereny również były przeznaczone pod inwestycje. W 2014 ten teren został trochę skorygowany i trochę poszerzony w kontekście możliwości budowlanych, ale jak gdyby ten obszar zabudowy pojawiał się od dużo, dużo wcześniejszych terenów. Na podstawie również tego planu z 2014 roku powstał i jeszcze wcześniejszych, zostało również wybudowanych wiele obiektów na ulicy Bukowej, które dzisiaj również mają formułę apartamentowców i są prowadzone w formie kondo-hoteli. Również mieszkania w apartamentach, czyli te po prawej stronie jadąc na ulicę Bukowej, również były budowane w tych latach 2000. A więc to chcę też zwrócić na to uwagę, że właśnie w tym okresie czasu już ta zabudowa gdzieś tam się pojawiała i przeznaczenie tych terenów pod tą zabudowę już wtedy się pojawiało. Wiem też, że teren ten, który dzisiaj jest takim, tak szczerze mówiąc nie wiem, który jest bardziej wrażliwy i który jest bardziej pilącą inwestycją, czy taką najbardziej drażliwą inwestycją, bo hotel ten duży, który dzisiaj powstaje, gdzieś tam ta realizacja się toczyła, pozwolenie na budowę zostało wydane. Dopiero generalnie to zainteresowanie mieszkańców pojawiło się w momencie informacji, że ma powstać druga część jak gdyby tej inwestycji, ale odnoszę się do całości, być może, a nie do tylko tego jednego obiektu, tego jednego terenu. A więc te tereny, tak jak już mówiłem wcześniej, były przeznaczone do zabudowy. Mało tego, deweloper, który budował obiekt przy ulicy Bukowej w formie dzisiaj prowadzonej w formie kondo hotela, również próbował wykupić teren i budować drugą część, jak gdyby, czy trzecią część już inwestycji. I to potwierdzają właściciele nieruchomości, do których oni się udawali, też negocjowali te ceny. Więc ten plan i ta świadomość już wtedy doskonale była wiadoma i myślę, że właścicielom nieruchomości, którzy tam nabyli te apartamenty i też temu właścicielowi tej nieruchomości. Więc tutaj ta świadomość na pewno musiała być, no chyba, że rzeczywiście gdzieś to umknęło. Oczywiście przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego każdy z mieszkańców Wisły, nie tylko mieszkańców Bukowej, na każdym etapie mógł składać wnioski, uwagi, potem mógł składać protesty. Był okres wyłożenia planów zagospodarowania przestrzennego do publicznej wiadomości, a więc była forma konsultacji społecznych w tym zakresie i to wtedy, w tym momencie podejmuje miasto strategiczne decyzje w kontekście zagospodarowania przestrzennego miasta i przeznacza tereny pod konkretny typ
usług. Oczywiście rzeczą subiektywną jest to, czy obiekt nam się podoba, czy nie podoba się nam, to każdy z nas widzi, każdy pewnie ma inne zdanie. Ja też staram się zawsze oceniać inwestycje po jej zakończeniu, nigdy w trakcie realizacji, mówię o odbiorze takim estetycznym, bo mało która inwestycja jakoś do mnie przemawia, jak jest surowy beton, czy na etapie surowego betonu, czy też poszałowana, zaszałowane jakieś elementy konstrukcyjne, więc tutaj na ten temat się nie chcę wypowiadać. I swoje zdanie oczywiście na ten temat mam, ale nie chcę się wypowiadać, bo to tak szczerze mówiąc nie wnosi kompletnie nic do sprawy. Jeżeli chodzi o intensyfikowanie zabudowy, oczywiście te parametry określają plany zagospodarowania przestrzennego, wysokości, zapisy określają plany zagospodarowania przestrzennego i tutaj wchodzimy trochę w sedno problemu, w którym znaleźliśmy się, a więc możliwość na zapisach bieżących planu powstanie obiektów tak wysokich i tak dużych. Oczywiście rozumiem, że jeżeli te obiekty powstają i uzyskują pozwolenie na budowę, więc muszą być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, który ocenia starosta cieszyński. A więc to starosta weryfikuje, czy plan jest, czy projekt budynku jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego i w zasadzie też nie ma wyjścia w momencie, kiedy to jest zgodne, kiedy w oparciu o różnego rodzaju przepisy decyzji środowiskowych, różne kwestie uzgodnień są uzyskane, różne parametry są zachowane, wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego. Starosta nie ma wyjścia, musi wydać takie pozwolenie na budowę i to jest rzeczą oczywistą. A więc taka decyzja na podstawie planu z 2014 roku została wydana i jest realizowany pierwszy etap, czyli tego dużego hotelu. Drugi, z tego co się orientuję, jest bodajże procedowany w starostwie. Nie wiem, czy już jest wydane pozwolenie. Nie jest wydane w takim razie, bo my też dostajemy informacje bodajże z tygodniowym jak gdyby poślizgiem, ale to jest rzeczą oczywistą, bo ona przychodzi, albo nawet więcej, bo ona przychodzi po prostu w drodze, w formie pocztowej do nas. Więc też wiemy, kiedy została wydana decyzja, dopiero wtedy. Natomiast cały proces uzgodnień to się toczy zupełnie poza nami. I każdy z Państwa wie doskonale, że realizując inwestycje, w zasadzie Państwo potrzebujecie na każdej jednej nieruchomości, potrzebujecie z Urzędu Miasta wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, a więc dokument totalnie surowy, czyli wypis z prawa miejscowego, nad którym pracują projektanci, którzy uzgadniają branżowo, kompletują dokumentację i taki dokument składają do starostwa budowlanego. I tak szczerze mówiąc, nawet na etapie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania, my nie musimy w ogóle wiedzieć, co tam jest planowane, bo inwestor może napisać, że chce wybudować garaż i w tym zakresie potrzebuje wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. My ten dokument wydajemy i potem toczy się całe projektowanie na podstawie tych zapisów, które znajdują się w planie. Co jeszcze? Co zamierzamy może tak krótko, a potem pewnie Państwo będziecie zadawali pytania. Co zamierzamy? I to myślę, że dla mnie dzisiaj jest najbardziej istotne w kontekście zabudowy apartamentowej. My z tego problemu zdajemy sobie sprawę doskonale, że on występuje i że te apartamenty i ta deweloperska zabudowa jak gdyby tak bardzo mocno pochłania obszary miasta te do urbanizacji zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego i chcemy temu przeciwdziałać i to już na ten temat ta dyskusja toczy się już dosyć długo z prostej przyczyny. Ze względu na to, że chcielibyśmy chronić jeszcze część tych terenów, które zostały przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego do zurbanizowania, musimy przeprowadzić dogłębną analizę własnościową, struktury działek, co do tego, czy możemy odkręcić zapisy planu zagospodarowania przestrzennego. Bo wszyscy musimy sobie zdawać z tego sprawę i pewnie zdajemy sobie z tego sprawę, że ta droga w tym kierunku powoduje również możliwość występowania o wypłatę odszkodowań, a to mogą być potężne odszkodowania, bo zmniejszenie wartości poprzez zmianę zapisów planu zagospodarowania przestrzennego powodujemy zmniejszenie wartości nieruchomości. W związku z tym powstają roszczenia. Jestem przekonany, że w momencie, kiedy jedno takie roszczenie powstanie i zostanie skutecznie wyegzekwowane w stosunku do budżetu miasta,
czyli do nas mieszkańców, nie do burmistrza, tylko w stosunku do nas mieszkańców, bo przecież miasto, urząd miasta to my, mieszkańcy miejscowości, a więc to my również zostalibyśmy obciążeni tymi kosztami. Pewnie posypałaby się lawina takich pozwań, bo to już przechodziliśmy chociażby w momencie, kiedy same kancelarie prawne występowały do miasta o wypłatę odszkodowań za zajęcie, za służebność przesyłu instalacji sieci różnego rodzaju, które na etapie projektowania, kiedy to mieszkańcy wyrażali zgodę, potem z tymi roszczeniami występowali po 2, po 3, po 5 latach i takie konieczność wypłaty takiego odszkodowania również była. Więc musimy przeanalizować te dokumenty, które miejsca jesteśmy jeszcze w stanie chronić, a które po prostu są zbyt ryzykownymi i pewnie ze względu na podjęte już decyzje właśnie z lat 70., 80., 90., ale również i tych z lat 2000, po prostu musimy się pogodzić i jest to konsekwencja różnych decyzji w różnych okresie czasu podejmowanych przez mieszkańców, bo rozumiem, że Rady Miasta w tych okresach również byli przedstawicielami mieszkańców. Rada Miasta uchwałą z 19 grudnia 2014 przyjęła plan pracy na rok 2020, a więc przed w ogóle zainteresowaniem Państwa i mediami, tutaj też chcę to podkreślić, tematem analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, informacje na temat złożonych wniosków i zmiany planów wstępnego harmonogramu przystąpienia do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Ta dyskusja ma się odbyć w maju, ale już wiem, że również będzie, i to już mamy uzgodnione również z radnymi, będzie w jakimś zakresie potwierdzona już konkretnymi dokumentami prawnymi w formie uchwał i chcemy ten temat już rozpocząć w miesiącu maju po to, aby przystąpić do opracowania zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Wiem, że to temat nie będzie wcale łatwy, bo nie ma jednoznacznego stanowiska mieszkańców w kontekście możliwości zabudowy lub niemożliwości lub jej braku. Z prostej przyczyny, że już dzisiaj mam kilkaset wniosków dotyczących zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenach, które dzisiaj nie są możliwe pod zabudowę. A więc mieszkańcy wnioskują o to, żeby się mogli budować, czyli również będą chcieli wchodzić w tereny chronione. Pewnie nie będzie to wcale takie proste, bo to wszystko wymaga również uzgodnień instytucji chroniących przyrodę i środowisko i być może to jest też w jakimś zakresie dla nas będzie pomocne w rozmowach z mieszkańcami i uświadomieniu ich. Natomiast przystąpienie, samo wyłonienie wykonawcy do zmiany planów chciałbym poprzeć przede wszystkim, poprzedzić konsultacjami społecznymi i taką dyskusją, poważną dyskusją na temat tego, co chcemy, ile chcemy i jak chcemy i czy chcemy tej zmiany i czy chcemy chronienia tych obszarów, tych terenów. Czy to są głosy tylko osób na przykład, które zakupiły swoje nieruchomości na danym obszarze i są tylko na przykład w Wiśle przez weekendy, przez jakiś okresie czasu, czy to jest stanowisko stałych mieszkańców, czyli taką decyzję i być może kwestia pracy i uświadomienia właśnie nas, mieszkańców, którzy nie dostrzegają pewnych problemów i tych aspektów wpływających na krajobraz. To jest temat bardzo szeroki i oczywiście na ten temat chciałbym, tak jak wcześniej powiedziałem, tą dyskusję przeprowadzić z mieszkańcami, kilka spotkań takich zorganizować, bo to na pewno też nam będzie bardzo mocno potrzebne i przydatne i też będzie to pewnymi wytycznymi do projektanta planów zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze chcę jedno powiedzieć, drodzy Państwo, że plany zagospodarowania przestrzennego nie są opracowywane przez jakiegoś kogoś, który się na tym nie zna i również nie są opiniowane przez kogoś, kto się na tym nie zna i również w komisjach urbanistycznych w miejscowościach, które dyskutują nad założeniem planu, też nie pracują pracownicy typu burmistrz, typu pracownik referatu jakiegoś tam X, tylko są to urbaniści z uprawnieniami. Jest to na przykład naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Cieszyńskiego, jest to kierownik referatu merytorycznego i ta komisja również weryfikuje i sprawdza dokument czy założenia do dokumentu, który jest w danym momencie opracowywany i wykładany, proponowany
w tym zakresie mieszkańcom. Więc tutaj też często te opinie i tego typu sugestie różnego rodzaju mieszkańców są po prostu nie fair i nieuczciwe. My musimy się poruszać w ramach prawa i w granicach tego prawa. I też często są zarzuty, że no mogliście to, nie mogliście tamtego. Ja nie mogę powiedzieć danemu inwestorowi zrzucić na przykład przebudowę całej sieci infrastruktury na inwestora, bo tak się nigdy nie działo w tym obszarze, w tym miejscu, jeżeli chodzi o Bukową. W momencie, kiedy powstawały inne rzeczy, ja mogę z nim dyskutować, negocjować i w ramach uzyskania parametrów, które jemu są potrzebne do realizacji inwestycji, wymuszać. Bardzo złe słowo, wręcz takie, które by mogło no, w stosunku do mojej osoby jakieś roszczenia powodować. Bardziej może inaczej, mobilizować inwestora do tego, żeby jednak dla społeczności danej ulicy, danego obszaru przejął pewien zakres obowiązków, który leży na mieście. A więc kanalizacja deszczowa, wodociąg, stan drogi. I na ten temat rozmawiamy i to się dzieje przy każdym jednym postępowaniu. Po sesji spotkałem się z inwestorem w takim trybie, myślę, że dosyć pilnym, bo to też nie jest prosto, trzech współwłaścicieli czy czterech współwłaścicieli z różnych stron Polski i też świata zaprosić i skoordynować, ale stawili się i na ten temat rozmawialiśmy i oczywiście, tak jak już wcześniej deklarowali, chęć pomocy w modernizacji drogi, dalej ją podtrzymują, dopinamy kwestie formalno-prawne umów w tym zakresie, no i też ten remont drogi pewnie się odbędzie, przebudowa infrastruktury sieci, kanalizacji również. No i na tym etapie może na razie tyle.